Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Skyrima. I tak jak właśnie teraz zrobię na waszych oczach, zaraz usunę tego szybkiego save'a, który mi tylko zawadza, kiedy chcę dla was nagrywać materiał. Fajny krabik w ogóle, wygląda dość dziwnie. Teraz zrobimy porządek. Chyba da się tu skasować, jest taka możliwość. Teraz ten szybki save usuniemy. Tak, kasujemy i wczytujemy. Gdzie jest ten nasz save? Jest tutaj. I tak zaczniemy dzisiaj odcinek. Wczoraj w ogóle nic nie nagrałem ze względu na po prostu wstęp do Ligi Mistrzów jednej drugiej, tak, bo to już nie jest 1/4, 1/8, to już jest 1/2. I zaskoczenie, jeżeli ktoś jest fanem Realu Madryt, to muszę was poświadczyć, że mecz niestety przegrali. Ale to jest dopiero pierwszy mecz, bo za tydzień będzie drugi, w środę, czyli zarówno tydzień. Real Madryt może się zrewanżuje za tą przegraną z Juventusem. Ale szczerze mówiąc, Real Madryt miała pecha z jednej strony. Z drugiej strony parę błędów Juventus też popełniło, ale zdołało to jakoś zasłonić tym rzutem karnym, które bezbłędnie wykonał Carlos Tevez. Na prosto, na środek w ogóle bramki trafił. A Casillas to się rzucił tak jakby, nie wiem, kurde, chciał żonę uratować. To tak on wyglądał, tak przynajmniej się wydaje. Tutaj czytam te książki, bo gdzie nie gdzie w niektórych książkach można odkryć misje takie specjalne, więc wiecie, ja tego i tak nie mam zamiaru wszystkiego czytać, nawet nie biorę tych ksiąg, bo w ogóle mi tylko obciąża. Osiema, nie wiem co ci najpierw chcę pohandlować. Czy mógłbym coś w ogóle sprzedać? To będzie teraz przełącz kartę, już tutaj mam ogarnięte. O, możemy sprzedać ten kostur odmrożenia za 64. I tak mi się nie przyda. Patrzę co jeszcze mogę sprzedać. No chyba ten topór bojowy też sprzedam. Bardziej będę z jednoręcznego na pierwsze. Chociaż mogę z jednego i drugiego nawalać. To jest mi bez różnicy. O, tą buławę mogę sprzedać, bo będę bardziej korzystał ze stalowej buławy. Okej, retoryka nieco nam wzrasta. Nie mówię, że tak bardzo, ale coś z tego poszło. Teraz się zastanawiam, co jeszcze sprzedać. Ten kaptur nowicjusza to bym mógł sprzedać spokojnie. Naszyjnik po mniejszej kondycji zostawiam, bo właśnie sobie zaraz go nałożę, żeby nam zwiększyło kondycję o plus 20. To i tak nam wartości nie zwiększy. Pierścień po mniejszej iluzji. Tak, sprzedajemy. Bo kasa z tego jest potem i to nie mała. Patrzę co jest, które buty są lepsze. Czyli cesarskie sprzedajemy w takim razie. I szatę nowicjusza również sprzedamy. Takie rzeczy to ja nie będę trzymał na marne. To w sumie też sprzedamy. No i jest git. Ale czego ja mam tu w ogóle cesarskie karwasze nie nałożone? Są nałożone. To jeszcze trzeba nałożyć, ale to jak już skończymy handel. Śnieżny jad. Chyba się bardziej w alchemii nie będę bawił. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem jak wy. Na razie to wszystko zostawiam. Żarcie się nam przyda, jest niezbędne. Co do składników. No i właśnie, nie wiem czy mam się bawić w alchemię. Czy jest mi to potrzebne? Ja tylko mogę robić takie mikstury podstawowe. Ja, mnie się nie chce robić tych takich zaawansowanych stopni, na przykład mikstury leczenia, mikstury many, no i kondycji. Takie na podstawowe to by mi się przydały, ale nie będę się bawił w takie większe gówna. Księgi w ogóle posprzedawać. To tylko mi po prostu przeszkadza. Ametysty. Ametyst. Nie wiem, mogę w sumie sprzedać, bo żadnych pierścieni też nie będę robił. Ewentualnie tylko pancerze. W zależności oczywiście też ode mnie. Teraz przejdźmy do niego. Co on tu ma takiego dla nas
przydatnego, co by mogło faktycznie przydać się do kolejnych podróży. Bóg Lantern. Czekaj. A to jest chyba ta to chyba będzie ta latarnia. To jest ta latarka, jeżeli ją zrobimy oczywiście. No to weźmiemy jedno. Mu się przyda, naprawdę. Co jeszcze możemy tu wziąć? Nie jesteśmy aż tacy bogaci, ale biedni też nie jesteśmy, więc no... Można coś ogarnąć, można. W zależności od naszych decyzji. Patrzę, co on tu ma jeszcze takiego przydatnego, ale raczej wątpię. Możemy w sumie potki pokupować. Przydadzą się. Nie powiem, że nie. Ekstra regeneracji. Jest, jaka droga. Chyba sobie i robicie żarty. Ale dobra. Jak tak ma być, to tak też będzie. Okej. Okay. Trochę żarcia kupimy. Trzeba się jakoś zaopatrzyć. Nieważne jak. W magię my się nie bawimy. Zarazem miały tam jakąś tam księgę. Manual of Lantern Care. Aha, ona jest bez ciężaru, chyba ją kupię. To może być właśnie to. Moment. Teraz przejrzymy do tą latarnię. To. Nam w jakimś stopniu dało, nie wiem, jakoś nas to nauczyło. Ci złodzieje, tak jakby i bez tego było sielankowo. Czekaj, teraz zrobimy tak, w inne wejdziemy. Gdzie są te inne? Okej. Teraz jak my mamy to zrobić? Chyba coś w kuźni trzeba to ogarnąć. Chyba. Nie mam pewności. Nie będziemy nic od ciebie kraść. Teraz trzeba iść do tego elfa, bo żeśmy ostatnio gadali z tą laską. O kurde, ścięło mi. Wybaczcie za te 15 sekund lagów. No dosłownie mnie ścięło. Teraz gdzie jest ten elf? Gardura. Miłego to dnia. Jest. Oby śmierć przyszła po ciebie, gdy będziesz dzierżyć miecz. Co? O ty, suko. Dobra, szukam tego elfa. O, ja zrobię sobie drewno. Co to było? Lol? Zaraz, zrobię to jeszcze raz. Powiedz mi, kiedy już przekażesz kamień. Rzeczna puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę lordów. Doceniam twą pomoc. Weź to, proszę. Nieco złota, które odłożyłem podczas pracy w tartaku. Aha. Okej. No to mamy już misję za sobą. I mamy w ten sposób sojusznika, z którym możemy podróżować. Prowadź. Więc jak najbardziej nam jesteśmy się przydasz. Jesteśmy niewielką wsią, ale ciężko pracujemy. Mam tartak i dobrze płacę. Jeśli szukasz pracy, idź do mojego męża, Hoda. Dobra. Przydałoby się teraz jeszcze jakąś jedną misję wykonać. Taką większą trochę. Żeby nie było tej nudy totalnej. Czekaj, kogo są tu misje jeszcze? Wyglądasz na osobę, która sporo... Przynosisz tylko kłopot. Lukan, jeśli szukasz broni lub pancerza, odwiedź kowala albo... Ja ci nie przynoszę żadnych kłopotów, ty kurde pomyliłeś mnie z kimś innym. Panie, masz coś z głową? Dobra, Fendel, co byś mi radził? Czekaj, gdzie jest ta misja? Z tym czarnym głazem. Posłuchać, jak gram w śpiącym wiesz, nie lubię Justina Biebera tak jak ciebie w tej chwili, więc zamknij się i zejdź mi z oczu. Dzisiaj też raczej będzie Skyrim. Wczoraj nie było. Mówiłem, że nagram Rogue'a, ale niestety czasu już mi zabrakło. A po drugie, zająłem się oglądaniem jakiegoś serialu i po prostu przyznaję wam się bezbicie, że już jakoś za bardzo ochoty nie nabierałem do nagrywania kolejnego materiału. Mamy pokoje i jedzenie. Napitki również. Ja gotuję. To chyba
wszystko. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Tak, masz problem? Potrzebujesz pokoju? Porozmawiaj z Delfin. Aha, to fajnie. O... Chodzą szepty. Chłopak z wichrowego tronu imieniem Aventus Aretino próbuje skontaktować się z mrocznym bractwem. Zbijaja robisz? No dobra, ale mamy już misję. Do następnego razu. Tylko teraz, gdzie ta misja się odbywa? To jest bieżąca lokacja. Usuń. I teraz misja nam dochodzi. I ona jest w pizdu daleko. Wichrowy tron to już jest. Fajnie. Z Aventusem Aretino. To możemy pogadać. Tu umieścimy znacznik. Ale zanim my tam dojdziemy, to czasu nam sporo zajdzie. I ja nie żartuję. Czasu nam zajdzie potąd. No i teraz jakby tam dotrzeć, żebyśmy naprawdę nie uniknęli jakiegokolwiek zgonu. Mamy sojusznika, to jest jedna rzecz. Więc on mimo wszystko będzie nam pomagał. Jakie mamy w ogóle bronie nałożone, żeby nie było, że będę bez pancerzenia. Mamy stalową buławę, jeszcze bym sobie tarczę nałożył. Mamy tarczę? Dobra, jest tarcza, jest wszystko. A my chyba jeszcze nie zdaliśmy punktu umiejętności, no właśnie. Więc w tej kwestii zapomniałem. Ale chyba raczej weźmiemy może pod blokadę. Przydałoby się. Nie powiem, że nie. Tarcza w górę. Musi być ten skill. A więc... No i mam nadzieję, że teraz blokada będzie nam bardziej służyła. No i dobra, mamy sojusznika. Możemy się udać do wichrowego tronu. Dlaczego by nie? Będziemy grać po mojemu w Skyrima. Po prostu będziemy robić tak... Mnie to będzie odpowiadało, ale patrzcie, kurde, to odbicie wody. Fantastycznie to wygląda. Normalnie jakbym był w tej chwili, nie wiem, w jakimś bardzo tropikalnym miejscu, gdzie jest mnóstwo roślinności i tego wszystkiego, no nie powiem, że nie jest źle z tymi modyfikacjami, wręcz fascynująco to wygląda. Już to mówiłem w sumie w poprzednim odcinku, gdzie był to pierwszy odcinek z modyfikacjami, ale stąd rzecz na puszczę wygląda niesamowicie. Już chyba też to powiedziałem, więc się powtórzyłem. No i dobra. Odcinek powinien ten zajmować może z 28 minut. Jak mi się uda, to jeszcze 15 minut. Bo też nie chcę sobie całego wieczoru zabierać. No wiecie, nie będę znowu was okłamywał. Jakiś ostatni mam symptom takiego rzadszego nagrywania. Czyli... Częstotliwość mojego wysyłania filmów może się nieco zmniejszać. Ale nie powiem, że to jest źle. Bo teraz nagrywam takiego Skyrima, który jest oglądany w większej lub mniejszej mierze. I mam nadzieję, że to jakoś nie wpłynie negatywnie na całokształt kanału. Bo i tak przecież doskonale wiecie, muszę dostarczyć, że... Muszę dostarczyć ważne przesyłki. Nie mam czasu na rozmowy. Aha, to ci nie przeszkadzam, chłopcze. Przydałoby się trochę posprintować. A właśnie, nie założyłem jeszcze tego amuletu. Hola, moment. Gdzie ten amulet? Amulet. Zaraz go znajdę. Jest. Amulet. Naszyjnik pomniejszej kondycji. Jest. O 20 punktów. Więc to jest teraz przydatne. Okej. Okay. No i kondycja nam się automatycznie zwiększyła o 20 punktów. Więc to jest na plus. Mam nadzieję, że walka nie będzie mi przysparzała większych problemów. Sprint się nieco szybciej wyczerpuje, a regeneruje się jeszcze wolniej. Ale co poradzić? Lepiej jest tak, niż sobie po prostu utrudniać. Ja będę grał na spontana i nie zwracajcie na to uwagi, że będę grał jak wszyscy, bo ja nie mam wręcz ochoty udawać takiego kogoś kopiowania. Znaczy, nie chcę tak przechodzić tej gry jak ktoś inny. Po prostu chcę to po mojemu zrobić.
Chyba już teraz zrozumieliście moją tezę, że chcę po prostu różnorodnie grać w tego Skyrima. Nie chcę, żeby ktoś mi czegoś nakazywał. Chcę, żeby po prostu tak po mojemu to się grało. No i właśnie. Gdzie jest mój kompan? Gdzie ten idiota? Jest. Nawet mi nie pomagał, ale w sumie... Co on miał mi pomagać, jak ja sam się uporałem z innym wilkiem? O kurde. Ale z mi to ja na pewno nie chcę walczyć. Co to, to nie? O kurde. Ale on ma teraz przesrane. A my nie mamy za dużo amunicji w łuku. Aż tylko 6 nabojów. Znaczy nabojów. Strzałów. No jest źle. Nie przewidziałem tego, że... Nie przewidziałem tej kwestii w ogóle. Dobra, zrobimy tutaj save'a. Najlepiej na autosave'ie to zrobimy. Żeby potem nie było. Tak, zrobimy sobie tutaj. O kurde. Dobra, potki. Teraz trzeba wydudlać. Aha. Jak ona mnie zabiła? Ale skubana. Nie dość, że czaruje, to jeszcze ze sztyleta mnie zadzigała. Łota skubana. Nie ma mowy. Ja ci tak łatwo nie oddam. Nie ugnę. Dobra. Jak się chcesz bawić? Ło. Jeszcze raz. Każda próba jest dobra. No i patrz, znowu. I załamieć go. O tak. Pipka rąbana. Pożałuję tego. Najpierw to jej trochę nastrzelam z łuku. Mamy, najpierw trochę nastrzelamy jej z łuku, żeby kurde poczuła ten ból. Tamten ile już jej zabrało. Może w tego postrzelamy. Zaraz padnie. A jak wstał? Dobra, padło. Teraz jeszcze ta nekromantka. Dlaczego ucieka? To chyba na mnie teraz idzie. O ta dziwka. Teraz trzeba nałożyć broń. O, najlepiej jeszcze bym to nałożył. Ale teraz tak, jakąś potkę trzeba by było wypić. Albo nie, jak się zbliżę. O, chodź, chodź. O, nie, nie, nie. Dobra, taka mądra jesteś. O, tak. Padłaś, bang. I dobrze ci tak. Dobra, zrobię teraz małe cięcie. Okej, już wróciłem. Takie miałem dłuższe za dwóm niż bym przewidywał. Ale najważniejsze, że tych czarodziejów, nekromantów wybiliśmy w cholerę z nimi. Tak naprawdę. Co jeszcze możemy im tu wziąć? A to jest nic ciężkiego. Można im zabrać spokojnie. Trochę goła, ale wesoła, nie? Czy no, nie jest goła, mam nadzieję. Ale ładne ma te biustonosze, nie. Dość kurczę nowocześnie. Ale to wszystko zrobimy modyfikacja. Gdzie jest ten drugi nekromanta? To ten męski nekromanta. A gdzie jest w ogóle mój myśliwy? LOL? Jak ty się szwędał? Ale pokręcony ten człowiek jest. A tu jest ten drugi, którego z łuku poszczelałem. Dobra, weźmiemy szatę, truciznę, korzeń. No, bierzemy wszystko, co się przyda, naprawdę.
sztylety mi nie będą potrzebne. Portki masz ładne, ale siwy to ty jesteś w cholerę. To jest ta kubka popiołu z wilka. No więc posprzątaliśmy trochę. Miksturek nam pozostało tylko tyle, ale opłaciło się tyle wypić, gdyż właśnie przeciwnik mój został stracony. Jeszcze tak 5, 6, 7 minut pobiegamy. A dlaczego? Bo za kilkanaście, kilkadziesiąt minut się już rozpoczną mistrzostwa ligowe UEFA, drugi mecz, oczywiście ostatni, bo więcej przecież nie ma. Za tydzień będą już rozstrzygające mecze, kto się dostanie do finału, do Berlina. No, ja bym wolał tutaj broń jednoręczną, jeśli chodzi o wilki. Dobra, chodź wilczku, na polowanie. I ubijemy z tego ładne kotlety. Ale wracając do kwestii Ligi Mistrzów, odbędą się tak finały chyba gdzieś, może pod koniec maja, jak nie w czerwcu. Zobaczymy. Na razie pokładam nadzieję w Juventus. Dlaczego? Czyli w starą damę. Ty króliczku, ty mi już kicać nie będziesz. O Jezu, tak mi przykro. Czekaj, jeszcze cię tak z 5 razy ubiję. Będą z ciebie ładne, mielone. Wiem, wyżywam się nad zwierzętami. Nie powinno tego być. Może nie będą jeszcze za to prawa autorskie, ale walić system. Będą kotlety. Dobra, mniejsza z tym. No i na razie pokładam nadzieję w starą damę, że no pokona tych królewskich, bo przecież królewscy nie mogą wiecznie wygrywać, no nie? Raz, a porządnie to muszą kiedyś dostać. I to nie mówię dlatego, bo teraz będę krytykował fanów Realu, tylko po prostu to jest moja opinia. I nikt się nie musi z tym zgadzać. Ale jeśli są tacy, to fajnie, ale ja nie popieram królewskich. Wierzę, że chociaż raz Juventus dojdzie do finału. Chociaż już raz była w finale, o ile mi to wiadomo. Dobra, ubite. Wilczki są banalne, jak widać. Nie sprawiają mi w ogóle problemów. Walczy się z nimi bardzo prosto. Gdzie jest mój łowca? Myśliwy gnój. Dobra, gdzie my mamy ten cel jeszcze? Jak daleko on jest? O, w mordę. To my chyba tam nie dotrzemy. Będziemy się musieli gdzieś zatrzymać w najbliższym mi otoczeniu, żebyśmy mogli jakoś zakończyć odcinek. Czekaj, tego lisa bym upolował. No, wytrzymałe bydle. Patrz, będzie mi uciekało. Jeszcze tak raz bym walnął, ażby się to zwierzę nie pozbierało. No, patrz, jakie wytrzymałe bydle. Jeszcze królika trzeba będzie złapać. No weź to ustrzel. Kurde, ciężko ci. Dobra, teraz już po nim. Mam nadzieję. Dobra, w końcu. Mamy lisią skórę. A wam mówię, te skóry się przydadzą na przyszłość. Tak jak powiedziałem, na przykład do ulepszenia pancerza. Siema. Lol, kuty. No, nie wiem, jak wrócimy na przykład do tego Alvora, to tam sobie ulepszymy z tego, co nam się udało zbierać. No i nasz pancerz zwiększy się o kilka tam punktów klasy pancerza. Czemu teraz to zbieram? No bo to się potem może przydać. Na przykład, o kurde. Trzy wilki! Tej, pomóż mi lepiej. Z trzema wilkami ja walczyć nie będę za bardzo, ty skacz! Przecież one mnie zaraz pogryzą, szmaty rąbane. Dobra, z jednym wilkiem mogę walczyć, nie ma problemu. Chodź. Jeden na jeden. A będziesz mi gryzł. O, ty gnoju. Dobra, trzeba ci pomóc, bo widzę, że sam jesteś w tarapatach.
I gwałcimy to gówno. Dziękuję. Dobra. Zbieramy teraz te skórki. Zrobimy teraz coś niestandardowego. Tak. Walić manę. I tak się sama zregeneruje. Kiszy, nie będziemy w ogóle z tej magii korzystać, ale to jako jedyny priorytet to właśnie właśnie leczenie. Ono jest bardzo przydatne. Bez tego to wiecie, jak nie będę miał potek, to muszę się posłużyć magią, bo inaczej będzie kiepsko. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Za chwilę kończę odcinek, bo nie chcę wam już naprawdę wydłużać tych odcinków. Fajne są 25-minutowe, najlepsze są 28-minutowe. 30-minutowe już są za długie, więc mam nadzieję, że już tak jak mówiłem przez te kilka odcinków nie będzie wam to przeszkadzało, a wręcz ta seria będzie trwała w najlepsze. No i co najlepsze, może będę wrzucał co dwa dni filmy, nie wiem, albo raz w jednego dnia tę serię, raz drugiego dnia inną serię, żeby jakoś to też różnorodnie składać tę serię w całość. I a wiecie co, może to już skończymy odcinek, nie chce mi się dłużej chodzić tutaj przy tych przy tym drogowskazie. Zakończymy odcinek, dziękuję wam bardzo za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i mam nadzieję, że ta aktywność będzie rosła. Było trochę tych lajków, nie było powyżej 10, ale liczę, że ta aktywność nadal będzie wzrastała, a nie się obniżała. No i z moim kumplem, elfem, się też pożegnamy, który ma bardzo fajny sztylet. Pewnie już nim wkładał nie jedną w dupę. Trzymajcie się, na razie, yo. Jeszcze chcę sobie chwilę popatrzeć na te widoki, bo naprawdę to jest coś pięknego z tymi modyfikacjami. Kij, że nie ma 60 FPS-ów idealnie, ale to się podoba, naprawdę. Dobra, trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. I w następnym odcinku, jak już widzicie, tam chyba będziemy mieli do czynienia z przeciwnikami. Yo.